Dzień dobry Państwu. Mamy dzisiaj 8 lutego, czwartek, tłusty czwartek. Od rana wszyscy pewnie jedzą pączki, my też. U Gryniu, ty nie jeszcze pączka nie jadłeś. Nie mam dla Ciebie pączka na razie. No szybko nam to przed południe zleciało, a to dlatego, że odebrałam w końcu te pączki z wiśnią, tak jak miałam odebrać. W sensie zdecydowałam się jednak po nie wrócić. Rozwiązłam je wszystkim, którym miałam w planach rozwieść. No i co, wróciłam do domu, kawka, pączki właśnie. No i pranie, jakieś paznokcie zrobiłam, sprzątanie, wiecie, normalne rzeczy. No i okazało się, że już czas, żeby jechać po dzieci, a szczególnie, że chciałabym dzieci dzisiaj trochę wcześniej odebrać, no bo dzisiaj ten koncert, mówiłam o tym wielokrotnie, więc no, chciałabym się tak, wiecie, uwinąć ze wszystkim jakoś sprytnie w czasie, nie? Więc jadę, słuchajcie, po dzieciaki, wszystkie troje, przywiozę, nakarmimy, pogadamy, porobimy coś. Może dzisiaj nie będzie nic zadane, mam nadzieję, że to jest możliwe. No i ruszamy do tego domu kultury się bawić. Oczywiście w domu kultury już tam bardzo nie nagram, no bo będzie za dużo dzieci, za dużo towarzystwa wokół, więc już na pewno nie będę tam wariować i nagrywać, ale... No ale zobaczymy, no. Zobaczymy. Znaczy nagrywać, ja zazwyczaj nagrywam takie rzeczy, ale zachowuję je w archiwum prywatnym. No bo wiadomo, fajnie się to ogląda po jakimś tam czasie, ale nie nadaje się do upublicznienia. Dobra, słuchajcie, jadę, nie tracę czasu, Ugrynia sobie tutaj siedzi, ładnie patrzy na mnie. Zobaczcie. Niu. Jaki kochany piesio. No słodziutki. Także tak. Tu robimy pauzę i widzimy się w kolejnych ujęciach. Samochód został pod szkołą. O, chomik ma dziurę. Wiedziałeś o tym? No wiedziałam. To babcię poprosić, żeby coś z tym zrobiło, nie? Nawet dwie mają. Ma. Dwie? A tutaj, na dupce też ma. Chodź. Idziemy zgarniać dziewczyny. Będzie taki wiesz. Co wiesz? Wieszaczek. Boże, idziemy, chodź. Mało czasu. Piękny obiadek się wcina. Który to twój pączek, Matylda, dzisiaj? I tak jest za dobra więcej. 7. Bo ja zjadłem chyba ze 3. A jest 7. 7 pączków? Ale liczysz chyba 3. Te malutkie też. Bo teraz jadłem 3. Nie. I wtedy chyba też 3. Pieszczoszku, też będzie pączka? Gdzie? Nie. Ja będę pewno zjadł pączka. A ty siedzisz i śpisz w ogóle, tak? Śpisz. Co jest z tobą? Suszę. Chrubaczku. Mam dość. Czego? Pączków. Będą mi się dzisiaj śniły pączki. Władek to już nawet nie zjadł, tylko faworkami poprawił, już nie jadł pączków, prawda? Pączki. On mięciutki jest, jeśli kiteczku, wiesz? Ta, która była po lewej. Chyba. Gdzie się przebrać? Czyli różowy. Chyba, nie jestem pewna. Okej. Okay. No mamie daj blizno. Ale czekaj, w co ty się teraz już przebierasz? No się przebieram. W ten strój właściwy? Tak. Czy to tam na miejscu się przebierzesz może? Nie. Pani mówiła, że mam się tu przebrać. Nie. No dobra, to przerwa. Żeby za łatwo nie było, to wracam do szkoły. Bo Matylda nie pomyślała, żeby wziąć buty, które mogą jej się przydać na występie. Nie mam innych takich butów w domu, które by się nadawały. I... No i nawet sobie kurtki nie wzięłam, bo stwierdziłam, że nie ma sensu. No i tak, ja lecę szybko do szkoły, wezmę te buty. Mam nadzieję, że jeszcze wezmę, a nie, że tam będzie coś pozamykane i będę musiała latać, szukać kogoś, kto otworzy. Ale jeszcze nie jest tak późno, bo jest chyba 15 z minutami, więc nie ma tragedii. Matylda w tym czasie robi jakieś tam lekcje. Sporo zaległości jej się przez te próby wszystkie robiło, bo co chwilę to jakaś próba. Jak jest próba, to ona nie uczestniczy w lekcjach. Później te lekcje trzeba nadrabiać, powiem wam. No, tak o. No ale dobrze, no taka sytuacja wyjątkowa, niech tak będzie. Nie chciałam tak. Dobra, słuchajcie, jadę i zaraz wracam. Dzisiaj obiadem nikt nie był zainteresowany. Wszyscy się zadowalają pączkami, ale jest w sumie taki dzień, jeden w roku, że można sobie na to pozwolić, no nie? Tyle, że Władka już brzuch boli, nie wiem, czy już z namiaru cukru, czy co, ale
już za dwa dni chodzi i mówi, że go brzuch boli. A swoją drogą słyszałam już, że w przedszkolu jakiś wirus grasował, więc no oby to było tylko tak, że po prostu boli go brzuch, ale że zaraz przestanie, w sensie, że na tym się skończy, no nie? Dobra, kończę, bo jadę, no to kończę, poczekajcie, się upewnię, że się zamknęło, narka. Kitola. No mogę zjeść pączka? Możesz, tylko zrób angielski najpierw, bo mamy trochę mało czasu. Trochę mało, jest 15. I mówisz tam 16:30. Dobrze, ale ja bym chciała jeszcze być chwilę wcześniej. Dawaj, działaj. Jak tam? Jeszcze masz dość? Matylda jest muszę wstrojona pokonać tata. W strój do występu, ale właśnie oświeciłam Matyldę, że w taki sposób nie wyjdzie na dwór. Ma krótkie spodenki. No nie, no musisz na to, albo dresy na to załóż sobie, tylko je zsuniesz później i będziesz gotowa. A ty mi je trzymasz. Nie musisz je gdzieś po prostu położyć tam, za tą sceną. Ale ja tam już później nie wracam. Dlaczego nie? Bo ty nie wiesz, jak możesz się ułożyć, niu-niu. Łepek na stole będziesz układał, o tak się połóż, teraz będzie ci dobrze, zobacz, jak ci to zrobię dobrze. Widzisz? Dobrze? Lepiej ci? Co za jaki pieszczoszek jesteś dzisiaj? Niewyspany jakiś. Pisz, pip, kudłaczu ty puchaty. O, ale słodziutki. Hmm? Co ty zarobi? Zrób zyza. No dobra. No to byłoby na tyle. Pa. Nie, patrz. A, pa. W sensie patrz, tak? Nie mdlicie jeszcze od tego cukru? Mm-mm. A może bym tak sobie jeszcze jednego zjadła? Mhm. Na połowę. No to rozważaj. A matematyka czeka. Wolę pączki.